Gdzie ja zakończyłem? Ej, jeszcze chyba tylko Darkest Dungeona brakuje. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to gram Dark Souls Randomizer. Są wszystkie itemy i wszyscy przeciwnicy całkowicie zrandomizowani. Nie mam pojęcia, co gdzie jest. Kurwa, nie, muszę się wycofać tu. Zjebałem. Muszę wskrzesić Firelinku. Przy ten Darkest jest prosty w kurwa, no. Zdążę? O kurwa. Essa. Ja pierdolę! Serio nie zdążyłem wybiec? To za ciężkie kurwa rzeczy na sobie. Jak się tego używa? Ej, a kurwa, on mi da duszę powierniczki ognia? Bo to może być na... Aha. Zbagowali, nie? O ty kurwo. Kurwa, nie jest kolorowo. No jak? Aha. I... A nie, dobra, dostałem. Ej, to jest giga dobre. To jest w takim razie giga dobry item do robienia sobie upgrade'u Estusa na randomizerze. Jak ja się teraz warpuję do Anor Londo i używam tej do ulepszenia Estusa. Chuj w nią, nie? O kurwa. No tak, bo przecież Gwendolinę zabiłem. Ona nie powinna dać jej temu? O kurwa. No. Ej, czemu ona nie wydropiła item za? Nie! Ja pierdolę, Elizabeth Mushroom sobie zżarłem. Chuj w to. Czy mi się tą moją broń ulepsza? Czego nie. Ej, double click mi wali pad z PS-a. Co jest? Ej, kurwa, wali mi double kliki, nie?
i mi się świeci na inny kolor. Ty, może się do sąsiada, kurwa, podłączyłem padem. Teraz NPC-a pod mostem obok Firelinka. Co ty gadasz? Jak NPC-a pod mostem obok Firelinka? Ej kurwa, mogę jej nie wstrzeszać i przyszły Quailak sobie. I nie ma jakim moście ty mówisz. A tu! On się teraz pojawia? Kurwa, jaki most! Daj kobara, to jest akwedukt, kurwa! Kiedy on się pojawia? Teraz. Tu Shorensteina. Demon Titanite. Ej, kurwa! Ty, ja mam wszystkie rzeczy do upgrade'owania broni. Dragon Tooth. O kurwa, za 75 koła. O kurwa. Ty. To jest po prostu randomizer? To jest po prostu randomizer. A ja mam tyle siły, że to kurwa unieść? Nie. Ile potrzebuje Dragon Scaly, żeby Pałę Havela na maksa ulepszyć? Co? O kurwa, ty. Ale on ma jednego. No, nie zwróciłem na pewną ważną rzecz uwagi. Thank you. That was a fine... Ta, teraz to kupiłem. Wydałem 75 tysięcy dusz, a tu Black Knight Halberd. To by kurwa były jaja. Ten miecz Nito, nie? On jest wolniejszy niż kurwa ta pała. No kurwa, wykrakałem, nie? Ja pierdolę! Tylko nie Black Knight Halberd, tylko Black Knight Greataxe. Ten Twilight Titanite miał, nie?
Co ja mam niezabite? Czy masz tego NPC-a na w Paryżu? Jest, jest, no to prawda. Ale nie chce mi się tam w chuj biec. Szkoda, że w DS-ie jeden się nie da sprzedawać przedmiotów. Mi się wydaje, że ja miałem Twikening Titanite gdzieś jeszcze. Dobra, chuj, idę do tego NPC-a w Undead Parishu. Aks jest kurwa strasznie wolny. Temu żadnego? Have a great shield, nice. Jak jebaniec. Coś dropi. Tu jest item. Solowy hero, nice. Nie, ten miecz od niej to jest takie useless gówno. Per powder, dusza, kurwa, dwie duszy, fajerki, perki, ain't no way! Dziękuję. No. Thank you kindly. To wszystko, co już jest? Czemu? So creamy, so good. Spadżeto, widzowie. Nie no, kurwa, czat, to bez kitu. Estus plus 3 na randomizerze po zabiciu NS-a, to jest jakiś joke.
Dobrze, pamiętam, że to położyć. A, on już mi nie pomoże, nie? Ale dobre spaghetti. Kurwa, w Heroes dzisiaj zagrałem. Po komandę było na czacie, teraz spaghetti. Wyzowie życie jest zajebiste. Sorry, fool. You could not be the chosen one. Enough. I shall slumber. Upryścilla. Tu jeden item na dole, nie? Chyba przegapiłem. Tu jednego NPC-a, dwie dusze. Byłem dzisiaj u Roka na streamie i mówił, że nie można mówić, że D4 jest chujowe, bo pracownikom Blizzarda jest przykro i to nie ich wina i to tylko zwykli ludzie. O kurwa. Znaczy powiem wam tak. To co Rok powiedział, to jasne, ma jakieś przełożenie, więc nie piszcie pracownikom Blizzarda na Twitterze, że ich produkt jest chujowy, bo przy nim pracowali. Oczywiście. Nie krytykujcie waszej żony, matki czy dziewczyny za to, że przesoliła zupę. Ale... bo błędy się zdarzają w życiu. Ale gdy płacisz za jakiś produkt, to kurwa oczekujesz czegokolwiek od tego produktu. I nie interesuje cię to, kto to przyrządzał. To nie jest tak, że dostajesz chujowe żarcie w restauracji i nie mówisz kelnerowi, bo jego nogi bolą już od chodzenia. Nie, wołasz kelnera i mówisz: nową zupę poproszę. Rok odklejony się roi dziaders. No, widzowie, Rok się starzeje. Myślę, ostatnio wyświetlił film Roka sprzed 6 lat, gdzie gadał o Neverwinterze. I opowiadał z sensem, kurwa, nie? Tylko to bardziej była historia tego, jak zdobył tego Neverwintera. Ale kurwa. Nie gada o tym żadnych bzdur, nie? A teraz Rok niestety bardzo często gada bzdury. Widzowie, wiecie, czego jeszcze brakuje w tym ranie? Power Wivina. Nie, generalnie wszystkich pracujących nad D4 to powinni wyjebać. A tu? Żaden kamieniołom ich po prostu powinni wyjebać. Umiecie się tak spuścić, ale tak lekko. No tak, o. Oho. A to chyba mam czegoś 99, że mi nie podnosi, nie? Chyba ta. Pewnie firebomba. Graficy w Blizzardzie to od dawna są outsourcowani, wariacie. Dobra, co tu będzie?
Oho. Co to jest, czat? Sif? Sif albo Priscilla. Priscilla. No i zbugowana. No czad, no na świecie są dwie grupy ludzi. Tacy jak Rock, którzy potrafią przymknąć oko, i tacy jak ja, którzy nie potrafią. Ty wiecie, co jest najlepsze? Ja w tym randomizerze mam nawet kurwa lampę. Ej, no way. Oho. Kurwa, jakiś boss tam jest. Porking chyba. Stanoga. A ten randomizer był ciężki na początku. Podejrzewam, że gdy zostawić dowolność deweloperom, to by wyszło dobrze. No, ja nie uważam, żeby tak było, biorąc pod uwagę, jak główni lead designerzy się wypowiadają na temat gry i jak bardzo nie mają pojęcia na jej temat. Więc się nie zgadzam. To jest narracja tłumaczenia Blizzarda, której w ogóle my nie powinniśmy, ona nie powinna być dyskusyjna. Po co wy próbujecie tłumaczyć, że a może by było lepiej, jakby kurwa tam ktoś w garniturze sobie Bobby Kotick by sobie czegoś nie wymyślił. No nie. Wy dostajecie produkt i wy oceniacie produkt, który dostajecie. Jakie kurwa decyzje za tym stoją? Chuj mnie to obchodzi, szczerze mówiąc. Z czego się to wzięło? Dlaczego to jest zjebane? Dzięki, Jacob. Kurwa, ja muszę siłę zacząć levelować. O ty kurwo.
to jest jedna z niewielu lokacji, która na randomizerze jest łatwiejsza, czajcie? Tak, no jest po prostu łatwiejsza i elo. O kurwa, toksik. Ale się kurwa leczę. Toxic fucker nie żyje. No ja też nie kminię na racji, że mi jest smutno. Niech kurwa pójdą do innej firmy, która wydaje lepsze produkty. O kurwa. Ty, bo jest kurwa problem. Kurwa! Toxic! Ja pierdolę! Nie no, to może widzowie kurwa morderców nie dawajmy do i gwałcicieli do więzienia, bo im smutno kurwa tam będzie, nie? Nie no, to jest takie pierdolenie. Smutno kurwa jest ludziom w Blizzardzie, że nie można źle mówić o Diablo 4. Nie no, sorry, to jest giga głupio. Nie chcę się nawet już gadać na ten temat. To jest kurwa tak idiotyczne. No kurwa mać! No i chuj, wykrakałem, że jest łatwiej. Pojebałem kurwa momenty. Trzymaj się Orsus. 30k dusz w pizdę. Co za dziwna wersja, to jest randomizer podwójny.
Jaki jest angielski odpowiednik słowa wykrakać? Kurwa, jest idiom na pewno jakiś taki. Wykrakien. Jinx, no? To jinx something. No dobrze mówisz, widzę. Czyli przeklnąć coś, tak jakby zapeszyć. Jak ja mam przejść, kurwa, w takim wąskim przejściu? O ty, kurwo, ja wiem jak. A smok to nie jest na ogień odporny, ale jaja. Rok zażartował, że wszyscy, że w Blizzard już nie ma dobrych osób, bo wszyscy dobrzy zostali wyjebani za molestowanie. Kurwa, to jest dużo prawdy. Co mamy? Kasa. Dzięki Adiko za zgiftowanie subiczka. W którą idziemy teraz w stronę, widzowie? Czy to oznacza, że już mogę unieść pałę? Tak. Chyba znika daje też lepsze do operator, już nie wiedziałem, ale zapominałem, żeby nakładać go na łeb. Chyba za Quaila, która idziemy, nie? Estus plus 4, Essa.
Undead Parish. Parafia nieumarłych. Sislesa zabiliśmy chyba, był zbugowany, nie? Był czymś zbugowanym, nie pamiętam czym. Chciałem oficjalnie podziękować za D4, bo dzięki nim odkryłem twój kanał i dawno się tak nie uśmiałem, jak komentujesz ten syf. Już wiem, że muszę kupić kilka skinów, o kurwa. Idealnie, wariacie, idealnie. To wymaga 36. To ja mógłbym to założyć już teoretycznie. Tylko poczekajcie, to ma kurwa mniejszy damage niż... To ma niby lepsze skalowanie. Ale nie, pała kurwa jest lepsza, fest, nie? Zajebiście widzu, że ci się podoba, panie krzywy. Reinforced weapon, a może ja bym go mógł szybciej ulepszyć? Mam 3 Twiklink Titanite'y. Nie, kurwa, Dragon Scale'ów ma więcej. Kurwa, 10 koła, nie wycisnę 10 koła, nie? No ja powinienem lecieć na referalu, kurwa, antyreferal. Ale Blizzardowi kurwa krwi na psem, przyjrzałem, tyle pieniędzy zabrałem. Co mam do wyboru? Sif. Nie mogę wejść, bym musiał wyjść od tyłu. Co kurwa, ja nie usiadłem przy Quailak w ognisku? Ja pierdolę, serio? No na Facebooku podobno też jest kurwa niezły wylew. To mi widzowie cały czas piszą, żebym na Facebooka kiedyś wszedł. Śledzę takie na Facebooku jedno zagraniczne forum, Diablo 2. I tam cały czas, tam przed premierą dużo ludzi mówiło, że nie, że Diablo 4 jest dobre. Kupa manu stoi, elo. Teraz ludzie się z tego naśmiewają i bez kitu ludzie mówią, że w kontrargumencie teraz za granicą jest główny, że jesteście nerdami, którzy by chcieli znowu Diablo 2 i że zostawcie Diablo 4 w spokoju, to jest inna gra. No inna i gorsza. Strzegałem ten bonus, kurwa. To muszę tego skipa tu poćwiczyć kiedyś znowu. No. Uciach. Kurwa, na S-cie, nie? Ta, tylko to jest Gwyn, nie? Ale po drugiej stronie. Chcę skisnąć ze śmiechu, zobacz film, dziękuję za 10 lat, było cudownie. A, to nie jest za 10 lat kontentu Diablo. To jest film, który MKRR dodał, jak kończył kontent z HS-em. Kurwa, ale no tak. Weźcie się, postawcie w sytuację. Nie, już ulepszyłem tego Estusa. Czy ja mam jeszcze? Nie, ulepszyłem go już. Postawcie się w sytuację MKRR-a. Robicie content z jednej gry przez 10 lat. I nagle stwierdzacie, że w chuj w to, macie tego dość. Wychodzi nowa gierka z... od dewelopera, z którego grałeś w poprzednią grę. Dajesz im kredyt zaufania. Zmieniasz całą konwencję kanału pod tą jedną grę i nagle się okazuje, że ta gra jest tak kurwa martwa, że coś, co ci wydawało ci się, że będzie ciągnąć twój kanał, po miesiącu jest kurwa grywalne.
Nikt w to nie gra, każdy ma to w dupie. Developer mówi, że gra jest nudna. No co on ma kurwa powiedzieć, no? Dobra, sorry, wiecie co, zjebałem? Zjebałem, wrócę do kontentu z KS-a? No nie, no nie powie kurwa tego. Aha, bo to ognisko kurwa nie działa. Chuj wie czemu to ognisko nie działa. Znaczy ja chyba wiem dlaczego. No, tak jest, żmierz z Zowata. Nie można już mówić złych słów na produkty nawet. Nie, gadałem z Grzybem wcześniej, bo ulepszałem u niego rękawice, wiesz? Której finalnie nie użyłem. O, to zawsze trzeba zabić na randomizerze. Wiecie, że jak się robi speedrun z DS-ów glitchless, to się nie zabija Ceaseless Discharge'a, tylko się biegnie przez lawę, bo da się tu przebiec przez lawę. Normalnie tu się w odpowiednim miejscu, jak się zrolujesz, tu tam z góry można się zrolować. Biegnie się tu przy ścianie. Kurwa, widzowie, dzisiaj coś w Diablo 2 sobie pofarmimy, myślę. Trzymaj się, żmija. Znaczy, są jeszcze ludzie, którzy są obrażeni na to, że ktoś ma czelność narzekać. Przejdźcie po nerach taką pałą, kurwa, dostać? O, najgorszy mirakl w grze. No, zajebiste ma lokacje ta gra, to prawda. Trafiłem na twój kanał przez pijama i siedząc przez ostatnie 2 tygodnie w robocie oglądałem każdy materiał D4. Takiego real talku dawno nie słyszałem, więc szapki z głów. Dzięki, stary, dzięki. Kurwa, widzowie, giga dobrze. Soul of Quailag. Milion baksów, no. Kurwa, no mógłby mi Blizzard zapłacić to kurwa milion baksów. Na nich milion to jest cały chuj. I tak by więcej na tym zarobili. Crown of Dusk. Najlepszy hełm w grze dla czarodzieja. Kirby. Kurwa. Twój stary mówi, że bez lipy zagra w czołgi. No i jessa. Kogo mamy? Kurwa, Sanctuary Guardian. Ty, ale upośledzony. Kurwa, ej, no jest tak mało miejsca. Jebany.
kurwa nienawidzę tego bossa, nie? No pałę zrobione, jalo. Nie, symbola Favarize muszę zakładać. Zapominam o tym. Jadę do paczkomatu rowerem. No co ty, Amanda, nie jeźdź o takiej godzinie do paczkomatu. Przecież cię kurwa porwą. Ty się Boga nie boisz. Teraz najlepszy post na randomizery. Manda, o takiej godzinie jak wychodzisz, to jej musisz swoją lokację szerować i dzwonić do mnie. Dobra, kto bossem? Sif. Biedny Sif. Musisz Amandę gaz zabrać. Co jest kurwa? Hot dog to był. Dobre. Dobre. Tam boss jakiś. Jaki boss ma 3K życia? I daje 25 tysięcy dusz. Widziałem tego tweeta, nie? To jest gigabeka. To już na Discordzie macie wrzucone czat. Jak kurwa w projekcie Szakal u nas wyglądało zwiększenie staży z 3 do 10. Zmieniliśmy jedną linijkę kodu. Number of stash pages z 3 na 10. I kurwa, wiecie co? Nagle mamy 10 zakładek w staszu. I powiem wam lepiej, zakładki w naszym staszu są kurwa ogromne. Jak ma się normalnie napisany kod do gry, to to nie jest jakieś kurwa niesamowite, czajcie? East West Shield. Ale zależy jak się ustawisz. Ja mam tak ustawione, że bossy wydają 100%. Tylko mi się wydaje, że powinienem zacząć grać randomizera w taki sposób, że wszystko się respi raz. No wtedy nie masz do XP, czy w ogóle jest imą ciekawiej. Musimy zryć jakieś all bosses. Widzowie sobie na to. Wszystko jest bossem, ale się wszystko respi raz. Za proste, Tano. Wszystko jest kurwa bossem, za proste. All Gwyn Run. Kurwa, chętnie zrobię sobie taki All Gwyn Run. Widziałeś to, nie? Na YouTubie. Zajebisty zrobił ten typ, kurwa, tego All Gwyna. To jest jeden z najlepszych, kurwa, challenge'y w solosach, jakie ktoś zrobił. Jeden typ robił Olmanus i się poddał. Stwierdził, że to jest niemożliwe. Źle wczytał te. All Sifa też robił. Nie, All Sefa robił. Na czym to polega? To co ja gram teraz?
Wszyscy przeciwnicy i... I wszystkie przedmioty są całkowicie zrandomizowane. Czasem gram jeszcze triple randomizera, czyli że fogi są zrandomizowane, więc nie tepa w randomowe miejsce za każdym razem. Tak jakby cała trudność randomizera polega na... Cała trudność randomizera i polega na znalezieniu odpowiednich itemów. Dobra, co tu będzie? Kurwa, błagam, tylko nie man. Chuj mi się, nie chcę z nim walczyć. Essa! Tego pana jeszcze nie było. No, kto ma większą pałę? Pa, szarżujemy oboje na siebie. Z broniami bossów. Jest też taki, że cały czas zmieniasz broń. Też jest zajebisty challenge. Jeśli co kilka sekund zmienia broń. Kurwa. Ej, dobra, mam. Jeśli co kilka sekund zmienia broń i za każdym razem, gdy zabijasz bossa, zmienia ci interwał zmiany broni o pół sekundy. Zaczynasz na 10 sekundach, zabijasz pierwszego bossa, co 9,5 sekundy ci zmienia. No to dokładnie tak samo działa do Melos, tylko ja kiedyś sobie zrandomizowałem też quest itemy. Jestem po obejrzeniu filmów, co czeka fanów Diablo 4 i tak od całości ja film. Widzowie, wy jesteście uzależnieni, kurwa, od tego. Od tego plucia jadem na Blizzarda. Mi się ręka spasiła. Nie, czy co w tym ranie giga dobrze siadło? Ringi, kurwa. Mam Clorenti. O kurwa, to on przeżył? Ta pała jest bez kapy. Szybsza. Czekaj, kurwa, damage dostaje. Niż sort od Nito. Czyli pustka, jak nie ma daily filmu Diablo 4. Dlatego staram się to rozkładać tak, żeby codziennie coś wlatywało. W sensie Zajf to rozkłada, a ja to na Twitchu oglądam, tak, żeby... codziennie coś było. Spokojnie są kolejne, kurwa, powrzucane. Najgorzej tylko na przykład... Jak ktoś powie za dużo, Nadin dzisiaj tak mówił, że nawet się nie było do czego przyjebać, nie było co dopowiedzieć. Jak o czymś mówił, to skurwił do zera i...
Nawet nie można było nic złego powiedzieć na Diablo. Otworzyłem ci oczy prawidłowo. Jakieś stare drzwi otworzył z domu i powiedział: wypierdalaj. Chodzi coś dużego. Nie wiem co, kurwa. Kurwa, jakiś boss jest. Nic nie brały widzowie ryby. Kurwa, to lipa. Dobra, kto będzie? Artorias, dawaj Artoriasa. Gaping Dragon? Kurwa. Chyba mój ulubiony wygląd przeciwnika z DS1. Kurwił się. Daj mu ogon odetnę. Ty przecież nie powinienem ogon odcinać. Można pałą komuś odciąć ogon? Jesteś jak taki dziennikarz, co chodzi po mieście i pyta starszych ludzi, na kogo zagłosują, oni, że na PiS, oni, że pieniądze dają. A jak on to tłumaczy, to z naszych podatków najpierw zabierają, co pan tak pieprzy, jakie głupoty gada, tak co jak ty mówisz, co jest w Diablo. Nie tak łagodnie mówiąc jak ci ludzie i tak im się podoba. No, a im się podoba. Jestem w 5/7 rozdziałów Baldur's Gate 1 i to jest agrywalne. Spisek do kopalni żelaza połączony z infantylnymi dialogami, zero możliwości robienia buildów. No, nie no, to jest tragedia, nie? To też mnie tak wkurwia w tym Baldurze. Dwóch bossów zostało, czat, tak? For Kings i Seth. Jebane archiwa, jak mi się nie chce biec przez nie. Ja to chyba ściągnę sobie chyba jakiś cheat kiedyś, kurwa. Albo może się nauczę robić save skipa. Przecież te archiwa to jest takie pojebane. Ja mam ługi jakieś, just in case. A dobra, kurwa, tam przecież nie od duchów teraz. Aha, ale to jest lipa, kurwa.
Ja mogę 3 kilo na rękawiczki założyć. Essa. Chuj. Patrzcie, co tu się będzie działo teraz, kurwa, tych Nulondo Ruinsach. Czy bo, nie wiem, nie grałem, ja w Baldur's Gate 2 kiedyś za dzieciaka go odpaliłem i tam jest tak, że się, kurwa, jak to wygląda zajebiście. I tam jest tak, że jego się w ogóle zaczyna na jakimś, kurwa, 8 levelu czy coś, no nie? Ja nawet nie wiedziałem, jak zrobić postać. Zrobiłem postać, tam zaczynasz w takim więzieniu, czy chuj wie czym, nie? Nie potrafiłem tego przejść, to włączyłem w pizdu. Pa, on go mu kurwie uciąłem. Ale na przykład ty, Araxel, czytasz te dialogi? Bo ja zazwyczaj nie czytam dialogów w grach. Dlatego lubię Neverwintera, bo w Neverwinterze i tam nie ma co czytać. Przód, napęd, dętka do przodu. Tak Bales dzisiaj u ciebie powiedział? Kurwa. Nie, nie, nie. Planescape Torment to nie jest raczej... Raczej gra dla mnie, tak mi się wydaje. Tam jest za dużo dialogów. Planescape'a? Ale Planescape podobno jest giga filozoficzny, więc mógłby mi się spodobać, bo ja lubię, jak fabuła nie jest prosta, a jest filozoficzna. I podobno Planescape Torment jest taki. Czego tam właśnie, kurwa, popchnąłem? Planescape to ściany tekstu i masa filozofii. No właśnie, kurwa. U niego da się coś kupować? Airbomby. Ta, on nic nie dropi, kurwa. Nowy God of War, Uncharted albo Horizon. No właśnie, Icewind Dale jest typowo nastawiony na napierdalankę. Więc może mi by Icewind Dale się spodobał. Dobra, wyjebane w te itemy, przecież ja już rushuję do końca i jest. Jak zdychasz w grze, to się tam budzisz. Co ty gadasz? Oho. A z kim, Araxel, grałeś, że mówisz, że druga osoba? Kurwa, co ja odjebałem? Co ja chyba najebany. Czy warto kupić na Steamie Neverwintera? No to stary, ale on jest na NB za 3 złote. Wejdź sobie na NB u mnie z refa i... O, jest no, za 3 złote. To teraz... Kurwa, za 3 złote to teraz już... Za mniej? Nie, no chyba za trójkę był.
No to ładnie taka chłopaku mówić, że druga osoba. Jezu, jak ja bym tak o Amandzie powiedział coś na scenie, że druga osoba, aby o nią chodziło, o kurwa, by było jaja. Także za 3 zł to Enhanced Edition. To, ha, kurwa. To nawet, słuchajcie, nie ma co się zastanawiać. Nie no, Neverwinter jest świetny. Jak chcecie przed Baldurem sobie zagrać w coś... Czemu ja 82 tysiące dusz? Jak chcecie sobie przed Baldurem trójką zagrać w fajnego CRPGa? Aha, Forking. Pozor na Forkingach, Forking. Co was? Aha, jeszcze zbugowany. W system... D&D wrzuci. Odpowiednio, to Neverwinter jest świetnym wyjściem. Dobra, Seth. Aha, zbugowało się ognisko. A co powiesz o tym Baldurze? Grałeś już coś? O trójce? Nie, nie grałem w trójkę. Nie grałem, byczku. Jaka jest moja ulubiona lokacja w DS1? Moja ulubiona lokacja w DS1. O kurwa. Anor Londo. Ty nie wiem, nie? Chat, co ja często mówię, że jaka lokacja mi się podoba? Blighttown. Oj kurwa, Blighttown i Anor Londo. Obie uwielbiam. Kurwa, poczekajcie, gdzie teraz? To Anor Londo. Chain Armor, ty, to jest chyba najbrzydziej wyglądający przedmiot w grze, nie? Enhanced remaster, tak.
Diamond to jest stara wersja, teraz grajcie sobie raczej w Enhanced, bo Enhanced jest na Steamie. Można go bez żadnego problemu Steam Workshopem zmodować i tam sobie można kilka fajnych tekstur pobrać, jakieś ikonki, takie rzeczy. I on ma lepsze wsparcie do wyższych rozdzielczości. A Diamond Edition to jest edycja z wszystkimi DLC-kami. Ja na GOG-u mam Diamond, a na Steamie mam Enhanced. Całkowicie szczerze, to polecam wydać 3 zł więcej i zagrać już sobie w Enhanced, bo no to wsparcie wyższych rozdzielczości sprawia, że się gra po prostu kurwa przyjemniej. A ja Enhanced edycji nigdy nie przeszedłem. Ostatnio przychodziłem na Diamondzie, nie? Ale to nie jest tak, że Diamond jest agrywalny, nie? Kurwa! Po chuj to zraszowałem. Enhanced też ma wszystkie DLC i tak, no. Nie można kupić skinów, kurwa, i to jest problem. Papa, frajerzy. Jezu, ja bym chciał tego Duke Skipa umieć robić, on jest taki pojebany. Tyle razy go próbowałem robić i nigdy to nie wyszło. A nie, ja potrzebuję Dragon Scale już, nie? Ta, Dragon Scale chyba dropiły mi z czegoś, nie? Tak chyba się kiedyś zatrzymałem i powiedziałem, o spoko, dropią tu. No wiem, że jest ten setup z bołem, ale nawet ten setup z bołem nie potrafię zrobić. Aaron Golem w klatce, elo. O kurwa. To jest za tekstur rzucił. Kurwa, drugi Iron Golem.
Nie! Już prawie koniec. Oho! Orzeń pojebany. Kurwa. O chłopie, ty pancerz mnie chyba uratował, znaczy na pewno. Kurwo jebana. Ja pierdolę, nie no, z wszystkich chujowych NPC-ów, jak mogli mi się trafić, to ten był chyba kurwa najgorszy. Jakie one jebią buły. No, Diablo 1 ma taki dungeon crawling vibe.
A mi się podoba Araxiel. Teraz mam pelerynkę. Tapujemy, ice cream so good. Ice cream so good, tapujemy. Tapujemy, widzowie, tapujemy! Co kurwa? Oni mają strzały? Bang bang. Bang bang. Ja czytałem jakiś artykuł, że ta babka podobno zarabia 7000 dolarów dziennie. Czajcie to kurwa? Idzie zarabiać 7000. O kurwa, set wyszedł z tego, z jamy. Kurwa, jak ją każdy na TikToku teraz sprawdził, to ten algorytm i tak musiał odpierdolić. No teraz będzie zarabiała po kurwa 20 tysięcy. Ile ona ma widzów średnio, że zarabia tyle? Był ktoś kiedyś u niej na TikToku? Ile osób to ogląda? Serio? Może na TikToku zacznę streamować? Chuj w te gry komputerowe. Ile ja zarabiam na transmisji z Twitcha? 10 dolarów. To tak bez kapy, nie? Tak z reklam to na transmisji 10 dolków, nie? To będzie. A fajny ten pancerz, nie? O kurwa, Priscilla, ale lorowo, nie? W sensie nie lorowo, ale jak ona tu dobrze wygląda. O ty kurwi psiej synu. A bombami w nią będę rzucał. To jest boss dla stópkarzy. Bang bang, ice cream so good.
Casey Neistat? Zarobił 6k dolarów na jednym streamie na TikToku z różyczek. Ale kurwa, ludzie na TikToku tak dużo pieniędzy wysyłają, czy o chuj chodzi? No bo przecież te różyczki to nie muszą kupować. To ma w ogóle jeszcze jakiś gigachujowy przelicznik, nie? Fajnie, żeby z ringa grałem, kurwa, pół gry. Miyazaki to jest stópkarz. W Sekiro tam podobno miała być jakaś jedna scena. Czy w Eldenie? Nie, w Eldenie. Miała być opening wejścia na Malenie, to miały być jej stopy pokazane. I miała być bossa Malenia całkowicie. I podobno ludzie we From Software musieli Miyazakiemu tłumaczyć, że ludzie się śmieją z jego stópkarstwa. I że tu już jest przesyt stóp w jego grach. I że trzeba usunąć ten pomysł. No tak, no z tych różyczek to im tam podobno 20-30% dostają. Pojebane. Ale bym się wkurwiał, nie? Jakbym stary... Ja się wkurwiam, jak ludzie mi dają gifty subów, nie? I wiem, że te jakby połowę tych pieniędzy dostaje Twitch, nie? To mnie to wkurwia. Widzowie, ja muszę zrobić jakiś giga challenge. Na ten. Muszę zrobić jakiś kurwa giga challenge. Na wbicie 350 recurring subów, wiecie? Skoczy. Aha. O kurwa. Serio? Dałeś skończyć tego randomizera. Prawidłowo widzę, prawidłowo. Pamiętajcie, randomizery w Soulsach zawsze trzeba kończyć, bo się zemszczą. One się mszczą. Dobra widzowie, nie pogramy dzisiaj w Diablo 2. Jutro sobie po Heroesach pogramy w Diablo 2, wiecie? Wydaje mi się, że będzie tak gitara siema. Czternia, słuchajcie, idę spać. Znaczy sobie jeszcze pewnie coś pooglądam z Amandą. Jak jeszcze siedzicie na PC-cie, co wam mogę powiedzieć? Odpalcie sobie kanał Archiwum. Odpalcie sobie główny kanał mój. Poglądajcie sobie jakieś wideosy. Wykrzyknik YouTube, wykrzyknik Archiwum. I odpalacie sobie jakieś wideosy, nie? Jak macie jakąś noskę w pracy, polecam, mi się watch time nabije, obejrzycie reklamę, ja zarobię przy okazji, kurwa. A na ten moment co widzowie? A na ten moment widzowie kończę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Widzimy się jutro i dobrej nocy wam wszystkim życzę.